Cześć, tu Azotres i Alchemia. Dzień dobry. Na wstępie, szanujmy się, tak? Tak, szanujmy się. A temat dzisiejszy, fenomen kosmicznego ujawnienia i inne kwestie z tym związane, ponieważ znowu Corey Good zaczął coś tam nagrywać i ciągnąć swoją narrację tak zwaną, tak? Ja tutaj na wstępie powiem, takie swoje przemyślenia miałem po ostatnim tłumaczonym odcinku. Na czym to polega w ogóle? I możecie sobie przesłuchać ostatniego odcinka kosmicznego ujawnienia. Na czym polega to, że to taką siłę oddziaływania ma, tak? I to słuchając tego, można usłyszeć po prostu bardzo dużo szczegółów, ale wszystko jest takie bardzo plastyczne. Corey jest doskonałym opisywaczem przestrzeni, tak? Zresztą on jest pisarzem, on mówi, że on jest pisarzem, tak? W sądzie mówił, że jest pisarzem. Tam wszystko jest takie bardzo plastyczne. Jeżeli jest dobry pisarz, to on opisuje przestrzeń takimi słowami, które możemy poczuć, posmakować, powąchać. Tak? To jest wszystko takie bardzo... I to niezależnie, czy to Corey mówi, czy to ta pani tłumaczka, czy ktoś inny to będzie czytać, to bardzo dobrze brzmi, to jest takie wciągające. Równocześnie ilość tych szczegółów, to jest niesamowite. Tak? I tu teraz tobie dam. No właśnie. Głos. Dlaczego my w ogóle o tym znowu mówimy? Tak. To bym chciała tutaj zaznaczyć. Dlaczego mówimy? Czyli zaraz wyjaśnię dlaczego. Jest tu kilka kwestii związanych oczywiście z kanałami alternatywnymi, szeroko pojętą ezoteryką, wszystkimi rzeczami związanymi z przemianami na Ziemi również. I to jest w sumie tak, że zwrócę na to uwagę i też, jeżeli ktoś, oczywiście z twórców kanałów alternatywnych u nas w Polsce też może zechcieć zaglądnąć i też skomentować to, gdyż są to poważne kwestie zawarte, czyli kwestie związane z Ziemią, z różnymi przemianami, są tam konkretne przepowiednie i to jest dość istotne, dlaczego się tego tematu uczepię za chwilę. No i teraz oczywiście w internecie różne rzeczy się wydarzają, jakieś tam sytuacje się wydarzają, również jedni mają, czyli ludzie związani z tłumaczeniem tego też, było to chyba bodajże z rok temu jakaś tam taka sytuacja w ogóle z panem tłumaczącym, że też był w bardzo wielkim szoku i coś tam. W ogóle jest też grupa związana właściwie też mocno i powiązana w Stanach prawdopodobnie też z tym kosmicznym ujawnieniem i też z trendami narzuconymi potem, wplatanymi w obszary no właśnie różnych twórców kanałów. Tak, w obszarze pisarzy różnych, w historii pisarstwa mamy wiele takich przykładów w XX wieku, gdzie pisarz opisywał różne rzeczy jako rzeczywistość i często to nie była prawda, tak? A część nie wiadomo, czy to prawda, czy nieprawda. Częściej to było właśnie z jakichś takich, powiedzmy, duchowych jakichś obszarów i tak dalej.
No i tu, a tutaj jest taka różnica, że to jest opisywane właśnie jako prawda w tym momencie, tak? Że to jest gdzieś, że to jest i takie opisywanie, że to, to jest już. Tak, że ta narracja idzie, ta plastyczność tego przekazu, ta ilość szczegółów po prostu zagarnia słuchacza i nagle ta osoba słuchająca nagle jest w tym świecie, tak? Tak, to oczywiście jest związane również i zaznaczę tutaj takich kilka rzeczy. Mam nadzieję, że mi się uda, czyli powiązać te rzeczy z na przykład tak zwaną płaszczyzną taką astrologiczną, że na przykład są te zaćmienia Słońca, że ewentualnie mamy jakieś tam retrogradacje i tak dalej, czyli wracamy do tematów. Jest to tak też ułożone, żeby właśnie wrzucać ten temat, który już był, teoretycznie się zakończył. Tutaj przypomnę, że chyba w grudniu, czy tam no, było zimno, no to tutaj pan Korej się wypowiedział tutaj no, odnośnie swojej twórczości, tam było coś z Gają TV i tak dalej, wycofał się z wszystkich takich rzeczy związanych właśnie z szaleństwem, które ludzi ogarnęło. W sumie ja to tak zrozumiałam. Czyli ja będę znaczy, mówić... Wycofał się tylko w sądzie, a poza no sądem właśnie. Mówił, że to tylko tak musiał mówić, tak? Tak. No i tutaj jest kilka takich bardzo ważnych wątków, gdzie ludzie w dużej masie uwierzyli w te wszystkie rzeczy i też, bo tutaj była wzbudzona fala i tutaj zaznaczę, że to jest moje spostrzeżenie, tak zwana fala obudzeniowa, wszyscy się tu poczuli wojownikami światła, różnymi elementami tak zwanymi, że te rasy tam gadały przez nich i w ogóle natworzyło się tych tak zwanych porwań przez UFO. No i tutaj zaczęło to tak jakby iść w złym kierunku, wydaje mi się, więc zostało to wprowadzone. Natomiast ostatnio, czyli w niedzielę chyba, no zostało to znowu opublikowane jako nowy materiał. No i tutaj, co się tam też wydarzyło. I też zachęcam do zajrzenia tam konkretnie i też takich postanowień, które w sensie takim, na co tam się też trzeba zgodzić lub nie zgodzić i też wyrazić ewentualnie swoje za lub przeciw. Tak, tacy pisarze na przykład jak Tolkien lub inni, oni sobie tworzyli całe światy, bo na przykład Władca Pierścieni to jest tylko tak jakby książka już na podstawie tego, gdzie oni wcześniej sobie stworzyli cały świat, całą historię, mitologię, która jest na przykład zawarta tam w Silmarillion, taka książeczka bardzo ciężka, ciężko się to czyta, bo właśnie tam jest ilość szczegółów. On sobie stworzył w głowie cały świat, mapę świata, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. I na przykład pan Korej już od ponad 20 lat Nie będę mówić, czy to jest prawdą, czy nieprawdą, ale tak patrząc na niego, że to ta narracja tego świata jest tworzona od ponad 20 lat. Jak się tak spojrzę na niego, jak patrzę na niego na przykład na jakimś filmiku, to ta twarz nie jest taka zwykła, zrelaksowana. On cały czas tak jakby tworzy, jest w tej narracji. Tak, cały no czas. Jest w innym tak, jest bym spojrzał na to, że to jest swego rodzaju geniusz, bo tam wpleciona jest taka ilość informacji, czy to z fizyki jakiejś takiej wyższej, czy to właśnie z kosmologii, czy to właśnie z innych obszarów. I to wszystko jest bardzo spójne w pewien sposób, tak? Ta historia jest bardzo obszerna, jak to tam wygląda poza ziemią, jak to tam terasy, jakie, co tam się dzieje, co nam robią i nie robią. To jest po prostu... Ale jeżeli spojrzymy na to, że to on to tworzy już od 20 lat, tak? I on to tak jakby... Mam wrażenie, że on cały czas tworzy to w głowie, że to... I na przykład trudno mi jest powiedzieć, dlaczego on to robi, ale...
podejrzewam, że umówił się sam ze sobą, że będzie tworzył taką narrację, że takie coś jest i że będzie mówił jako, że to jest prawda i że po prostu się tak i że to, no chyba, że jeszcze ktoś obok niego jest lub za nim, tak? Bo ta ilość informacji naprawdę jest olbrzymia. Tak, film jest cały w sprzecznościach, czyli takich bardzo jest to opowiedziane w taki sposób, że no tak, tutaj już jest pewien rodzaj, powiedzmy, planu. Wiadomo, kiedy będzie rozbłysk. Oczywiście okazuje się, że 11 lat po... tak, że miało, za 11 lat że to miało być już, ale rozsądnie, jeżeli coś robimy, no to nam rozwali to całą robotę, tak? Więc przeniesienie tego na za 10 ponad lat jest dosyć rozsądnym ruchem, tak? No bo by to wszystko rozwaliło, całą narrację. No właśnie, no tutaj jest coś takiego, oczywiście to jest bardzo ładnie wyjaśnione, że jesteśmy w jakiejś bańce, która też jest wytworzona przez Układ Słoneczny, no i to wszystko ma jakieś tam uzasadnienie, oczywiście bardziej takie, tutaj jest fizyka kwantowa, jest dużo zawartych elementów z czasem, z przestrzenią, no ma to ręce i nogi rzeczywiście. Przynajmniej tak jakby dla słuchającego. Oczywiście w sumie to tak naprawdę można powiedzieć, że gówno wiemy o skręcaniu czasu i tak dalej, ale w sumie jakoś to tak przemawia, że tak może być. Tutaj nie podważam absolutnie tego. Tutaj jest oczywiście to przesunięte o te 11 lat. Nie teraz, to nie będzie teraz. Także dla wszystkich, którzy myślą, że teraz to będzie, to nie będzie teraz, ale będzie coraz gorzej. Czyli to jest dopiero nic. Oczywiście ludzkość w ujęciu opiekunów, bo się okazuje, że opiekunowie się znowu pojawili, oni już są i oni są już jakby bardzo też tacy poważni, oni też awansują i też biorą tutaj udział w opiece nad ziemią. No to jest takie kolejne coś, co mi się absolutnie nie za bardzo podoba. Oczywiście biorąc pod uwagę jakby tą zasadę wszechświata, tych wszystkich rzeczy i tak dalej, przełączenia na wszechświat, no to dalej jesteśmy w oczekiwaniu i w bańce, czyli prawdopodobnie doszło do jakiejś manipulacji według mnie, albo coś tutaj jest namieszane oczywiście z pola mentalnego, czyli żeby wykreować coś. I teraz ci opiekunowie oczywiście są strasznie zaniepokojeni tym wszystkim, ale oni już pomagają. Pomagają bardzo intensywnie, mają jakąś tam opalizującą skórę, co też się wszystkim prawdopodobnie spodoba, tym niebiesko-skórym i tym istotom, które tam naoglądały się awatarów i tak dalej. Pójdzie to jak nic, to już tam komentarze są super i w ogóle. I też jest wyjaśnione to oczywiście, jak to tam wygląda za naszym Układem Słonecznym, że mamy tam karła brązowego. No i tam są Gwiezdne Wrota zasadniczo. No i tam jest w ogóle już śmiganie po kosmosie. To tak mniej więcej wygląda, że jest super. No i zasadniczo rzecz biorąc, wszyscy ci źli są uwięzieni w tej bańce i będą jeszcze przez 11 lat, także no nie wygląda to najlepiej naprawdę. No i teraz oczywiście tam przy tych Gwiezdnych Wrotach jest straż, są ludzie, którzy, nie wiem jacy ludzie, ale są i oni nie wpuszczają tych złych, których ewentualnie, ale tych wpuścili, tych, których mają tutaj nie wypuszczać, ale to jest jakby jeszcze, czyli wracamy do tam 2015 roku, ta sama narracja się pojawiała właśnie przy tym 2012 roku, wtedy kiedy miało być już takie wielkie nie wiadomo co i że NASA ogłosiła, że prawie Słońce nie wybuchło, no ale nie wybuchło, no i teraz znowu mieliśmy powtórkę, no i tam były pewne rzeczy powprowadzane.
Ja tutaj bym zwrócił uwagę tym, bo się okazuje, że ci wszyscy ludzie, którzy przez chwilę się tak jakby zostali z równowagi wytrąceni, że to z tym Korejem coś, ci przynajmniej w tym kosmicznym ujawnieniu, czy tam na świecie, czy też w Polsce, ale że tak jakby, jednak wracamy do tej narracji, to jest spoko, on tylko tak w sądzie mówił. Warto posłuchać, bo ja nie przesłuchałem tych wszystkich odcinków, bo tego jest wiele, można sobie to znaleźć. Mam nadzieję, że to ciągle jest tam gdzieś w internecie. I to, co on tam mówi, według mnie, on mówi szczerze akurat te rzeczy, jak on to sobie to poukładał i tak dalej, tak? I tam jest ciekawe, bo on że on nie czuje się, żeby oszukał ludzi. Tam nawet nie ma takiego, że oszukał, że ale jak to? No, ludzie mówią mu, że to im pomaga, tak? Że to im pomaga, więc on się czuje w takiej dobrej pozycji. Bo to, czy to prawda, czy nieprawda, to ludziom pomaga, nie? No i teraz tutaj jest w ogóle też taki trend, zauważyłam, że od jakiegoś czasu, że ludzie coś robią, czyli na kanałach, a potem w ogóle zmieniają coś i w ogóle, ale przecież mieliśmy prawo zmienić zdanie. Tak, całkiem coś. To jest w ogóle takie i nowe manipulacje jakiś obszar, totalne, tak. Są wprowadzane na wielu, może nie na wielu kanałach, ale jest to coś takiego, czyli bawienie się jakby słuchaczem, potem bawienie się z kolei w dobrych, tak zwanych dawców różnych jakichś, nie wiem, treści, afirmacji, tak zwanych uwolnień, jakkolwiek jakiegoś czegoś, co ma na przykład tego słuchacza wznieść. Tutaj jest dalej pójście w tą oczekiwanie, dobrą energię, pracę nad sobą. Tutaj oczywiście jest coś takiego, że ludzie powinni się wziąć do roboty, no bo czekają na kosmitów, ale z drugiej strony są jacyś opiekunowie i rasy kosmiczne, ale czekają na kosmitów, ale nikt nas nie uratuje. Z czego to wszystko wynika? Ludzie są spragnieni jakichś specjalnych rzeczy, tak? To jest, kurde, bardzo fajne. Tu jest taka narracja, tak jakby z jakiegoś filmu. Ja sobie przypominam jeszcze z 20 lat temu gdzieś, gdzie internet raczkował i tam się wszystko zaczynało i były takie grupy, w których była taka jedna konkretnie grupa, już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale gdzie ludzie tam uważali się za jakieś tam istoty i tam wymyślali właśnie, że tam były pierwsze smoki, za jakieś elfy, za anioły i różnego tego typu rzeczy, tak? I tam pisali o tym i to i w dużej części to ci ludzie tak naprawdę nie było to takie, że to tak, że oni tak uważają, tylko sobie tak jakby wymyślali narrację, że są takimi istotami co to niesie za tym i w pewnym momencie tak jakby sami zaczynali wierzyć w tą narrację, że co te istoty, jaką mają historię, kim są i też następni ludzie przychodzili, dodawali do tego i się robiła z tego właśnie taka bańka historii, kto, kim jest, jak to wygląda, tak? Czym są elfy, czym się charakteryzują, skąd są, co robią, gdzie i tak dalej, tak? To były pierwsze takie, tylko że wtedy jeszcze właśnie ci ludzie tak jakby nie, to nie było takie na 100%, że oni siebie uważają za to, tylko troszeczkę sobie tak jakby rozumieli, że sobie trochę wymyślili to, tak? A teraz często jest tak, że ludzie wierzą w coś bardzo, że to już nie jest narracja, tylko że tak jest, tak? To w ogóle tutaj wrócę do tego, że bardzo dużo z tego poziomu, powiedzmy, takiego opowiadania o różnych rzeczach, tak, że tutaj jest to ustalone, że to dla Ziemi i tak dalej, no to można to potraktować jako test na inteligencję, czyli słuchacz powinien się zastanowić, co on słucha i czy znowu nie jest w pozycji tylko jakby słuchającego i przyjmującego to, no bo coś jest więcej, wyżej i dalej, a on nic nie wie. Jeżeli są opiekunowie, to ja bym chciała, żeby oni tu przylecieli i się pokazali.
On też tak jakby pokompilował różne informacje z tych takich kręgów przebudzonych i tak dalej, jakieś tam różne właśnie tam takie zakulisowe rzeczy, co tu się dzieje, jakieś okultystyczne, iluminackie i wszystko, wszystko, co tam jest, tak jakby pokompilował to w tej swojej historii i stworzył taki bardzo duży taki no, taką dużą, to nawet nie jest bańka, bo to już żyje swoim życiem. Ta cała sprawa sądowa pokazuje, że po prostu on broni swoich praw autorskich co do tego, bo wszyscy zaczęli po prostu tworzyć dużo kanałów, książek, narracji i tak dalej, i tak dalej. A on nie, to jest moje, ja to wymyśliłem. Te niebieskie ptaki to są moje, nikt więcej o tym nie gadał. A tam się też pojawiają ci bluławianie i tak dalej. To jest w ogóle strasznie pomieszane z poplątaniem i bardzo dużo jakby takich elementów manipulujących. Tak? Ludzie nie potrafią odróżnić fantazji od rzeczywistości, tak? Bo to się zaczyna mieszać. Jak się za długo przebywa w jakichś historiach, się zaczyna mówić i myśleć i się zaczyna w to wierzyć, to się stworza cały świat. I to zaczyna tak wyglądać wszystko. Jak ktoś ma bujną fantazję czy wyobraźnię, to mu się zaczną te rzeczy też, zaczyna mu się to manifestować w różnych miejscach świata, tak? I będzie widział te elementy. No i teraz tak, z pozycji tutaj ziemianina tak naprawdę mamy niewielkie możliwości sprawdzenia tego, co jest tutaj mówione. I teraz tutaj zwrócę uwagę, że oczywiście uważam, że jest kosmos i pewne rzeczy też są, ale z tej pozycji można ludziom bardzo dużo zafundować znowu rzeczy, które będą złą drogą. To jest taka też tendencja tutaj na Ziemi, tak zwanych powtarzających się różnych kółek i niewychodzenia z różnych obszarów. I tam też jest wplecione bardzo dużo prawdy na przemian właśnie z tym, co pewna, ewentualnie grupa lub on, chce wytworzyć. Niestety w internecie tutaj też polskim i w tych kanałach alternatywnych, niektórych, można też zaobserwować połączenia z tym obszarem. I tutaj pojawia się taki termin tych wojowników światła, i że oni tam na jakiejś tam planecie się tam gdzieś obudzili, bo poszli w złym kierunku. No i tutaj też na Ziemi też przydałoby się też to zrobić. Nie wiem, czy on tutaj miał w domniemaniu, że oni źle idą, czy coś w tym stylu, że może ktoś na przykład... Bo to jest tak. Ta tendencja i moda na wojowników światła była już wcześniej. I ktoś, jeżeli się czuje taką istotą, no to on tam coś robi. Jeden robi tak, drugi tak. Ale tutaj też jest jakby zabieranie, powiedzmy, prawa do też w pewnym sensie tej działalności, tak to mogłabym nazwać. I też te degradacji tych istot. Tu jest bardzo dużo takich elementów psychopatycznych. To widać, że ta osoba może być pod wpływem naprawdę takich jakichś dziwnych rzeczy, które no niekiedy mogą mieć złe rezultaty. Tak, bo ty bardziej podchodzisz do tego, co do treści przekazywanych, a ja bezpośrednio idę, co tutaj nie gra w samym tym całym takim zjawisku, tak? Bezpośrednio. I na przykład się okazuje, bo można pomyśleć, a to jest dla naiwnych. Tak powiedziałaś. Ale niekoniecznie, bo na przykład pan Lernaciński wygląda na takiego, który jest bardzo precyzyjny, bardzo chce wszystko tak dokładnie. I tu jest haczyk, bo tam jest bardzo dużo takich właśnie naukowych pojęć. To się wszystko bardzo dobrze zazębia. Tych informacji jest multum, tak?
I to jest właśnie haczyk na inteligentnych również. Tak, tak, to jest bardzo istotne. Tak, że to jest no. takie, to wszystko gra ze sobą, to ma sens i bardzo dużo ludzi, świadkowie są, tak? Projekt Camelot, tylu występowało tam różnych, którzy mówili o tych podróżach 20 i z powrotem i tak dalej. Tak? Dużo tych elementów, dużo takich elementów różnych jest, które potwierdzają to. Tylko co tu jest tak naprawdę potwierdzającego? Kto tutaj poszedł za jakąś ideologią, za jakąś narracją? Kto sobie po prostu wymyślił coś i zaczął opowiadać różne rzeczy? Kto był, które informacje są prawdziwe? Bo tam niewątpliwie też są prawdziwe informacje, tak? Pomieszane tak, tak. z różnymi innymi. Dokładnie tak. Tak jak dla mnie pan Korej jest, no to jest fenomen. Bo to wymyślić taki obszerny świat i go tak jakby wprowadzić w ruch, no to jest fenomen. Dlatego to tak dobrze funkcjonowało. Tak? I jeszcze podejrzewam, że jak to będzie za 40 lat i już na przykład pan Korej nie będzie żył, to ludzie będą dalej myśleć, czy to było prawdziwe, czy nieprawdziwe. Co tu się klei, a co nie klei. Część ludzi będzie mówić, no to wiadomo, że to jest ściema, a będzie część taka, że no ale tutaj coś tam to będzie w to ciągle wierzyć. No i dlatego też tutaj trzeba się przyjrzeć, kiedy to jest też nadawane, co tu ma to wytworzyć. Zaznaczam, że w tej wersji wydarzeń, w której jesteśmy tutaj, to bardzo trudno jest oderwać się, czyli pływać po tych wszystkich uwięzieniach, tak zwanych też astrologicznych, właśnie tych wydarzeń, tych informacji, bo one krążą pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim, wprowadzane są różne treści i tak dalej. Tak, w ogóle te wszystkie, bo tych systemów takich bardzo kompletnych, opisujących całkiem inne rzeczy, które się nie ze sobą nie zazębiają, one zrzeszają dużą ilość ludzi, bo tam jest duża ilość informacji, na przykład taka Urantia, tak? Tam jest bardzo dużo tych informacji, tych stron, tych channelingów jest od cholery. Potem jakieś inne, czy to religie też są takimi systemami, ale mówimy tu takie już stricte takie jakby wymyślonymi jakimiś rzeczami, a wymyślonymi lub niewymyślonymi, tak? Bo tu jest kurczę, lub częściowo są tam nieprawdziwe informacje. Było też odniesienie do 2025 roku, że będą widoczne na niebie pewne zjawiska tak zwane rozbłyskowe. To było też wyjaśnione, że to krąży no tam tak zwany impuls wysłany z jakiegoś statku, który ma coś tam ewentualnie jakby zdezaktywować, zniszczyć. Oczywiście tutaj było takie sformułowanie do egzotycznych pocisków, czyli takich elementów tak zwanych fazerów na przykład ze Star Treka. To nie tak wygląda, tylko to wygląda trochę inaczej, no bo to idzie przez jakby właśnie tam czas i przestrzeń i to potem ma na przykład taki ewentualnie rozbłysk na niebie i to jest właśnie to, że coś tam może się pojawić, to jest właśnie to. Także tutaj możemy to obserwować i to właśnie będzie to, czyli jak coś się pojawi na niebie i coś rozbłyśnie, to będzie to wysłane tam ileś czasu temu i to trafiło do nas i wtedy tam został zdezaktywowany jakiś na przykład statek. I teraz tutaj oczywiście na tym naszym poziomie ziemskim idziemy często różnymi, czyli poszukiwacze resetowi powiedzą, nie, to zaraz będzie tutaj oczywiście jakaś asteroida, oni nas okłamują i tak dalej. No nie wiadomo w co tu wierzyć, no bo to jest takie bardzo, no że tak powiem, to jeszcze nie ten czas, a to, co będzie widoczne, to będzie zupełnie coś innego i w ogóle nie wiemy dalej, co się dzieje jakby wokół nas. Uważam, że ten odcinek
właśnie kosmicznego ujawnienia. Jest niezwykle ważny, przekazuje treści, oczywiście tak zwane przepowiadające przyszłość, czyli kreujące, bo są już ci opiekunowie. Ja się też różnie wypowiadałam na temat opiekunów, przyglądałam się, wiedziałam tyle, ile wiedziałam, wydawało mi się też różne rzeczy, widziałam w taki sposób, a nie inny. Natomiast tutaj w ogóle nie do końca, czyli mogę na przykład uznać, że coś może rzeczywiście kierować ziemianami, bo oni nie wiedzą, jak dalej z tego wybrnąć. Ja z moich obserwacji, może tutaj się podzielę czymś takim. Patrząc na ten, na to, co tutaj się dzieje, czyli na świecie, no to nie jest to absolutnie płaszczyzna do budowania czegokolwiek. Czyli możemy założyć, że rzeczywiście jesteśmy w pewnej tak zwanej, z takim elemencie symulacyjnym, co by to nie oznaczało. Tutaj raczej się nic nie da zbudować, według mnie, no bo jeżeli to jest symulacja, no to jak tu budować? Ale też była tam, jeżeli chodzi o ten odcinek, było coś takiego, że wszyscy się logują do swoich osobnych gier i się spotykają w jakiejś jednej grze, to była albo przenośnia, albo nie wiem, takie odniesienie po prostu jeden do jednego. I teraz tutaj oczywiście jest zmienna częstotliwość, czyli jeżeli jakaś częstotliwość wejdzie, no to możemy mieć na przykład takie, a nie inne odczucia. No i to jest jakby w sumie dość spójne, tak uważam, więc należałoby w ogóle pożegnać jakby słuchanie tych wszystkich elementów i zająć się jakby takimi swoimi rzeczami ewentualnie do wyjścia, czyli wyjście, wylogowanie się z tego obszaru doświadczalnego, czyli przy powiedzmy śmierci i nie budowaniem następnych takich bloków fantazji lub przepowiedni na przykład z tego obszaru, tak mi się wydaje, bo lub, tutaj... Lub słuchanie tego, ale tak z takim zrozumieniem pewnym, że my sobie bierzemy z tego, co nam pasuje, że widzimy, czym to jest. Niewątpliwie to buduje też jakieś takie otwarcie się na różne możliwości, że coś może być jakieś i jakieś, tak? Ale jeżeli my nie idziemy w fantazję, tylko bierzemy pod uwagę coś, otwieramy sobie umysł, tak żeby... Tak, jeszcze mi się przypomniało a propos takich innych systemów, jest ten system cały tych Taigetan, systemy takie... kurczę, wypadło mi znowu. Ale jest tego więcej, tych wszystkich takich systemów... przekazowych lub innego rodzaju, jakieś... właśnie, też cały system tych nowosłowiańskich, to niby starosłowiańskie, te przekazy, to nie jest prawdą, to znowu, to też jest takie fantazje, ludzie chcą wierzyć w coś, że to jest słowiańskie, słowiańska gimnastyka, słowiańskie wedy, słowiańskie coś tam, i to wszystko z Rosji przeważnie idzie, że długie włosy, że mężczyzna to coś tam, a kobiety to coś tam i pewne rodzaje takie, no jakaś taka narracja idzie, sobie wytwarzają ci ludzie i kto pierwszy tak jakby wymyśli narrację, jacy są Słowianie, to idzie już, tak, bo potem trudno to zmienić. Bo ci piersi, tak jakby ci tam z Rosji wyryli pewne koryta i już ci z tych nurtów słowiańskich to uznają. To jest taki tak, nie? Kobieta powinna mieć warkocz i coś tam, bo jak ma rozpuszczone włosy, to coś tam. I w ogóle powinna być jakaś. A facet to powinien być taki i taki. I mieć opaskę na czole najlepiej. Dla ochrony i coś tam. I w lnianych popierdzielać po swoim poletku. I takie różne historie. No to są całe systemy takie, które po prostu tworzą historię. I ci ludzie w tych obszarach idą i robią pewne rzeczy. Ich życie tak jakby funkcjonuje.
Tak? Są, w Ameryce są ci cali wszyscy, jak oni tam, na przykład Mormoni, jak to tam jeszcze jest. Oni mają całą taką narrację, czy to Świadkowie Jehowi, tak? Oni są w zamkniętych obszarach, oni mają narrację konkretną, jak to wszystko wygląda, dokąd to zmierza i jak się trzeba zachowywać. I trudno im wyjść, a często jest to tak zrobione, żeby nie wychodzić, bo jeszcze można coś innego usłyszeć, tak? A nawet jak wyjdziesz ze świadków, to i tak to świadek z ciebie nie wyjdzie. Tutaj jest przykład jednego kanału, który tworzy fantazje swoje znowu. Tak. No, wiesz, no, każdy może doświadczać tego, czego chce, prawda? Oczywiście, bo po to się tutaj też wracamy. Ja to tak postrzegam, że oczywiście, że mamy tak. Tylko jeżeli, taką jeżeli, jakby tylko jeżeli ktoś możliwość. Dąży do jakiejś prawdy, to warto, żeby się zastanowił, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe, co mi przynosi jakieś korzyści, co nie i do czego to zmierza, tak? Do czego zmierza system słowiański jakiś, tutaj tak? Na przykład z Poletkiem. Do czego zmierza system tajgetański? Do czego zmierza system kosmicznego ujawnienia? No, ale dobrze, no to nam tajgetanie, niech ci, co lubią tajgetan, niech sobie idą do tajgetan, no, ci, co lubią Słowian, niech sobie tam po słowiańsku. Okazuje się, że mamy bardzo dużo Słowian teraz w Polsce, bo wszyscy są Słowianami, nie wiem z jakiegoś powodu. Też dużo ludzi bardzo nie lubi tego systemu, no, bo no to wiadomo, jest taki patriarchalno jakiś tam i tak dalej i po prostu taki powrót trochę do średniowiecza i tak dalej. No a dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że tutaj na tym planie nie ma następnych jakby powiedzmy elementów wiedzy, bo ta wiedza jest jakby szczątkowa z różnych tak zwanych takich mniejszych jakby zalążków, tak, oczywiście wrodzonych istot lub doświadczalnych. Czyli tak, Kościół katolicki, który wszystko to ciągnął, tak? On powoli się rozpada, to ludzie już nie chcą za tym iść i szukają gdzieś indziej. Tak? A część wraca znowu do wiary, bo to im katolickiej, bo nic innego lepszego tutaj nie mogą znaleźć na przykład. Wrócę do tego jeszcze odcinka. Tutaj pan oczywiście mówi o tym, że ludzie są aroganccy, rozpasani i nic im się nie chce robić. No ale jednocześnie też powinni wygrać to wszystko i się jakby tutaj trzeba jakby ukorzyć i też robić jakieś inne rzeczy na zasadzie tego, żeby kolektywnie wznieść planetę. I ciągle powtarzanie od wielu lat, że już ten, że tam ten procent, który tak przekroczy, że to już będzie, to już, że to przewali, to już wszystko, to jest ciągle już tak blisko, już było przekraczane i znowu nie jest ten, i wszędzie to ten, jakieś inne przekazy. Tak, jakieś cały czas jest jakby kolektywnie, kolektywnie. Ja zaznaczam, że to jest moje zdanie, że tu w ogóle jest to źle postrzegane, czyli jeżeli mamy ten plan tak zwany, to są walki o na przykład dane poletka, kto tam więcej wytworzy tej energii i kto wygra. To jest świetna również jakby taka okazja do tego, żeby przeprowadzić i wprowadzić jakby zarządców nowych. Tak, tylko kto z tych obszarów, kto robi to świadomie, a kto nieświadomie. Wielu według mnie robi to kompletnie nieświadomie. Mi się wydaje, że oni prawdę mówią. Oni w to w święcie wierzą. Ale że co? No w te swoje prawdy, albo te światy, które tworzą. Teraz jest, teraz jest czas w ogóle anielskich ludzi się teraz odpalają i teraz będą anielskie ludzie znowu, anielskie, nie? Anielskie ludzie? Gdzie? No to jest następna jakaś tam narracja, architektura astrologiczna, tam jakiś taki kanał jest. Aha. No i to jest następne narracje. Tylko, że te narracje się, kurde, ciągle powtarzają.
To jest masakra, bo już, już brak fantazji tym, tym wszystkim i trudno coś wymyślić w tym temacie i to po prostu co jakiś czas się to powtarza. Jest dołek, odejście od tego i znowu nakręcanie, znowu to samo. Tutaj, żeby powiedzieć jeszcze to, chciałabym tu powiedzieć to, że przy okazji tych wszystkich różnych rzeczy, które się wydarzają, bo są oczywiście, czyli wrócę tutaj do tej płaszczyzny, że są, ta płaszczyzna jest trzymana przez systemy, czyli systemy różne, czyli system ten, który jest ten Matrix, tak zwany ogólnie rzecz biorąc, który nas więzi i strasznie je trzyma, jest też podtrzymywany przez różne inne rzeczy, typu właśnie astrologię na przykład, tą taką naszą tutaj wewnętrzną, jakby to nie nazwać, i też przy okazji jest wtedy wprowadzana różna, znaczy różna, różnego rodzaju narracja, która niekoniecznie ma być na przykład korzystna, czyli znaczy, powiedzmy, że z ludzi się zrobi na przykład takich totalnie niewiedzących o niczym, no bo nie ma jakby skąd ich poinformować, w sensie tutaj jest złe pojęcie jakby populacji ogólnie rzecz biorąc dla mnie, czyli kolektywnie, żeby tutaj przeprowadzić jakieś rzeczy. Moim zdaniem to jest wytworzenie energii do przeprowadzenia następnych rzeczy, a nie do podniesienia jakichś wartości, chociaż generalnie jeżeli możemy mówić tutaj o, mogę sobie tutaj pozwolić na takie spostrzeżenie, jeżeli by ktoś miał zobaczyć, jak ci ludzie funkcjonują teraz w tej wersji z tymi wszystkimi elementami, gdzie tam ludzkość powstała i tak dalej, no to to jest też jakby sprawdzalność tego tematu właśnie na tej płaszczyźnie tak zwanej bardziej symulacyjnej i być może rzeczywiście gdzieś tam jest jakiś świat, który można by było powiedzieć, że może za jakiś czas tam się dostaniesz, czy coś w tym stylu. Ta cała ezoteryka i duchowość mówi o wychodzeniu z Matrixa, a tak naprawdę to ta cała ezoteryka i ta duchowość, pseudoduchowość tworzy ten Matrix, bo to oni wymyślają te różne rzeczy i to jest Matrix, ta bańka energetyczno-informacyjna, tak? Dokładnie tak. I teraz tutaj jest tak dużo nieporozumień z racji tego, że... I potem jakiś tam mówi, nie można, nie da się wyjść z Matrixa. No jak będziesz ciągle w głupoty ludziom wkładać do głów, to się nie da wyjść. Nie? Zapewne. Chciałabym tutaj powiedzieć o tym, że nie ma na przykład dobrego takiego przykładu uczenia ludzi o, powiedzmy, prawach wszechświata. Jak również bardzo takiego dobrego podchodzenia do tych praw i też zadbania o siebie, czyli takich prawidłowych wzorców tej postawy. Absolutnie tego nie ma tutaj. Nie ma również takiego zawieszenia, jeżeli mówimy w ogóle o wszechświecie, czy nawet tej ziemi, to też jest tutaj bardzo dużo braków. Tu jest bardzo duże też zamieszanie istot, które też poschodziły z różnych tam, powiedzmy, ze swoimi różnymi jakimiś tematami. I też wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce jakby egzystować w tym świecie, no to musi się jakby dowiedzieć o podstawach. A tutaj jest wprowadzane cały czas jakieś zamieszanie i też są ci zarządcy. W ogóle ludzkość, jeżeli mogłabym tutaj to tak ująć, powinna się jakby nauczyć pozbawienia się tych zarządców, a nie utrzymywania ich przy sobie, chociaż i teraz tak, wprowadzenie tak zwanego elementu nad, czyli jeżeli coś jest niżej, czyli ludzkość jest niżej, bo jest taki, no taki jest trend generalnie, my cały czas jesteśmy w nauce, musimy coś robić, coś przeprowadzać, w ogóle nie wiem, ja tam się nie opowiadam za tym, żebym miała się jeszcze tutaj czegoś uczyć, absolutnie nie i w ogóle to jest jakby temat zakończony, więc nie chcę mieć jakby takich też sytuacji, że znowu będę teraz jakby na planie zarządu jakiegoś. Ale to ty mów za siebie, bo niektórzy są w ewolucji, tak?
Tak, ale znaczy, ja mówię za siebie. Tak, dlaczego tak, mam nie mówić? Trzeba, no mówię tutaj tak, o sobie, trzeba, tak? To trzeba zaznaczyć, że ludzie, istoty są w różnych etapach ewolucyjnych. Tak, i mają życia. Prawo też tak tutaj też być. Teraz ja również uważam, że jest coś takiego jak no, hierarchizacja wszechświata. I teraz, jeżeli to się w ogóle tutaj da jakoś przenieść, to i mogłabym tutaj być jakby pomiędzy jednym a drugim, czyli coś słyszę i mogę się jakby zabrać ten głos i powiedzieć to dalej na swoim kanale z kolei, to też mówię, że to nie jest jakby do końca w porządku. Przynajmniej nie z tego źródła. No, bo to jest takie coś. I tutaj była też taka sytuacja w sensie tego rozbłysku. Tutaj szumnie się też wypowiadały niektóre osoby, że w listopadzie ma nastąpić jakieś wielkie wydarzenie. Proszę bardzo się zweryfikować z tym tematem z kosmicznego ujawnienia, jeżeli ktoś z tego też obszaru słucha i niech się wypowie na ten temat. Bo jak na razie ci manipulatorzy z jednej strony, czyli tej właśnie ze Stanów, to jest jedna sprawa, a z drugiej tutaj u nas na naszym podwórku też jest mnóstwo takich manipulatorów. I coś tam mówią, że coś będzie, będzie, a potem czym się zbliża bliżej, to cichną, już o tym nie do końca mówią na przykład. Albo wycofują się też. Czyli podbijanie tylko tych tak. rzeczy, które wyszły na przykład, ale tych już to już tak nie za bardzo. Więc to jest takie też bardzo istotne. Tutaj nie chcę się zabierać za tematy wsteczne i tych rzeczy, które mi się nie podobają po prostu na zasadzie tego, że jest prowadzona, czyli jak bardzo można zaszkodzić człowiekowi różnymi sformułowaniami lub przepowiedniami, jak też dalej no, żyć z ich energii, wcale nie uwalniając jednocześnie. Tak, warto też sobie obejrzeć, są takie, przynajmniej dwa, do teraz mi przychodzą do głowy takie seriale. Niestety nie pamiętam tytułów. Jeden serial to jest o takim rodzaju sekty właśnie, która zaczęła działać chyba w latach 70. czy pod koniec. I właśnie już wtedy oni mówili takie rzeczy, że tutaj już się zacznie coś, że przylecą kosmici i że tu będzie koniec wielki, tak? I oni tam sobie chodzili w takich mundurkach i w białych adidaskach i w pewnym momencie, jak to się wszystko nie zdarzało, to popełnili tam zbiorowe samobójstwo. Tam są chyba 4 odcinki o tym, jak to wyglądało i jak można pójść w taką narrację. Chociaż tych ludzi to przetrwało tam niewielu, bo na początku oni ulotki dawali, jakąś właśnie informację, wiedzę, mieli jakieś przekazy, byli bardzo tacy do przodu i w ogóle to wszystko dobrze brzmiało, tak? Potem jest drugi, bardzo ciekawy serial, chyba go nie widzieliśmy nawet do końca, ale o takiej sekcie, powiedzmy, około chrześcijańskiej w Stanach, gdzie pani połączyła wiarę i religię z odchudzaniem i z wyglądem. Aha, tak, no. I to jest niesamowite. I tam też odchodziły różne jakieś rzeczy. I tak, i można. Tak. Bardzo to dziwnie wszystko wyglądało. A tutaj i trzeba zwrócić uwagę, czy ci ludzie, którzy głoszą te różne rzeczy na przykład, czy też żyją tym i faktycznie to robią. Też była też taka narracja z 10 lat temu, chyba dalej resztki zostały, o tym patrzeniu w słońce, tak? Że to patrzymy w słońce i właśnie się też nasze ciało chyba w pewnym momencie tam chyba u nich miało się rozpuścić, tak? Że patrzymy. No i tam jest kilka filmów na ten temat, ktoś sobie tam właśnie uszkodził wzrok, ale się okazało, że ten główny guru, który to przekazywał, ukradkiem sobie tam chodził, go nagrali jak w pieprza w McDonaldzie, czy gdzieś tam w tych Indiach, czy gdzie to tam było nakręcone, chodzi normalnie na jedzenie, bo to tam właśnie o to chodziło, że tam się nie je, tak, to patrzenie w słońce i nie jemy.
No, a ostatnio u nas na podwórku też surowe jedzenie, a potem walimy Red Bulle i inne rzeczy, tak? No, więc warto zwrócić uwagę, co jest prawdą, co jest biznesem, co jest po prostu jakąś taką ideologią, którą ktoś sobie stworzył, bo chce być jakimś tam guru, tak? Kto sypie zegarkami z ręki i czy to jest naprawdę, czy tylko to jest tak zrobione, że tłumy wierzą, tysiące i tak dalej. Znaczy ja uważam, że to jest bardzo dobry czas na wprowadzenie następnych narracji, które są takie same, tylko jakby po prostu trochę wycofane, a teraz podane na nowo. Ponieważ po latach takich, jakie mieliśmy, no to się okazuje, że ludzie są spragnieni nowych jakby rzeczy, które już dobrze znają. Czyli lubimy piosenki, które znamy już bardzo dobrze. Jak mogę coś lubić, jak pierwszy raz słyszę, tak? No właśnie. No, więc ciągle napływ guru różnego rodzaju z Indii, bo to z Indii, to z tych Indii to nic dobrego nie przyszło. To co jeden, to jest gorszy. Tyle powiem. To ściema za ściemą. Pamiętajmy, Indie są bardzo biedne, jest dużo sprytnych ludzi, wystarczy założyć sobie czapkę jakąś, skórę już mamy odpowiednią, dziwnie gadamy, ideologię już mamy, bo się uczyliśmy, znamy Wedy, znamy różne rzeczy, można dużo powciskać też, tak? Dla tych przynajmniej mniej kumatych nie wychwycą. No, jeszcze na samym końcu filmu. Oczywiście doczepili się do Ameryki Południowej i do systemów szamańskich. Więc jest desant na prawdopodobnie Amerykę tutaj, no, w sensie południową i też prawdopodobnie medycynę Ameryki Południowej, więc no to takie bardzo coś, co teraz jakby wchodzi w mainstream tutaj. Tak trochę zagadnę, że właśnie celebryci szumnie propagują. Bardzo dużo celebrytów popróbuje sobie, część youtuberów gdzieś tam pójdzie na Kambo, ktoś pójdzie na ayahuaskę, o tym mówią. To jest takie medialne śniadanie na ekranie, czy jak to się tam nazywa, się o tym mówi i tak dalej, i tak dalej. Tak. To jest takie, bo to jest o czymś trzeba kręcić, tak? I to jest takie na fali i właśnie nie wiem, że to o czym? No, chodzi mi o to, że dobra, tam celebryci, tam już to jest mniejszy kaliber, chodzi o to, że właśnie opiekunowie właśnie tutaj robią jakby, czyli wśród szamanów, że będą się kontaktować z szamanami, będą jakby tutaj też no, prawdopodobnie no, coś robić z nimi, żeby tutaj móc, nie wiem, bardziej uwalniać tych ludzi. Kto tak mówi? Kto się Corey Good. Aha. Z tamtymi szamanami? No z Ameryki Południowej. A, dobrze, no to dobrze, jest dobrze. Jakby z tego tam obszaru, nie? To jest takie bardzo ważne coś, co też chciałam powiedzieć. Oczywiście, no na zasadzie prawdopodobnie zagarnięcia tego tematu lub zaznaczenia, lub że to będzie na pewno jakieś bardzo kosmiczne, lub jeżeli ktoś tam coś ewentualnie łyknie, no nie wiem jak to nazwać. Jest to po prostu takie też skomentowanie tego filmu. Uważam, że należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Ci, którzy też rozwijają się we własnym tempie, czyli nie są po prostu jakby modą przejęci ezoteryczną na przykład, albo jakimś tam nie wiem czym, czyli są uważni w jakim są jakby momencie i też badają się ze swoimi też procesami, bo zaznaczam, że nie jesteśmy tutaj bez sensu. Tutaj nie chcę jakby wylać tego do ścieku wszystkiego, że to nie ma sensu, bo też widzę niektóre osoby naprawdę już zaczynają mieć poważne problemy z rozróżnieniem bytności tutaj, też uwaleniem wszystkiego do zera, bo przecież to jest tylko iluzja. To też nie należy tak robić, bo to tutaj też nic to nie da. To jest kwestia, na bank jesteśmy tutaj w pewnym sensie uwięzieni, w pewnym sensie. Oczywiście twój poziom uwięzienia jest adekwatny do tego, ile jesteś w stanie wiedzy zatrzymać i ją zastosować.
Tutaj będę chciała w najbliższych odcinkach nakręcić też kilka ważnych kwestii związanych ze zwrotami energetycznymi. Tutaj chciałabym się wypowiedzieć na ten temat. To może tak jakby zrobię taką zajawkę na ten temat, bo trochę za dużo głupoty leci jakby z różnych obszarów. Zajmuję się tym trochę i wiem, jak to funkcjonuje w zwrocie rzeczywiście, czyli tutaj bym chciała to poruszyć od mojej z kolei istoty badającej jakby ten temat i też podzielić się z tym dalej. Także to jest takie coś, co chciałam tu ująć na samym końcu. No i cóż, no i bym chyba na tym skończyła na dzisiaj, także tutaj pozwoliliśmy sobie na komentarz tego też filmu i zachęcamy do obejrzenia tego, zabrania tak zwanego zdania, bo tutaj też było coś takiego, że ludzie nie decydują, czyli są bierni, więc przyzwalają na pewne rzeczy. Tutaj dobrze by było jakby podjąć wyzwanie, jakby, czyli ty nie musisz jakby się wypowiadać na te tematy na przykład w internecie, tylko też jakby w momencie, kiedy usłyszysz pewne rzeczy, czyli jakby zabrać zdanie, tak? Tak, a ja zachęcam, jeżeli będziecie słuchać tego odcinka, to posłuchajcie, w jaki sposób jest to wszystko wypowiadane, opisywane, tak? Ja myślę, że Korej mógłby doskonałe książki pisać różnego typu i to byłoby super, ale akurat zdecydował się robić takie rzeczy. Ja myślę, że kiedyś to wszystko zostanie ujawnione bardziej i wszyscy zobaczą tą opalizującą skórę naszych opiekunów. Oczywiście nie naszych, tylko nie wiem, czy ich tam, no ale tak jakby w potencjale, chociaż czas nie funkcjonuje tak, jak my postrzegamy, więc w sumie mogą już oni być, ale tak naprawdę ich nie ma. Więc no to są takie bardzo ważne spostrzeżenia tego typu. Tutaj trzeba się jakby też umieć poruszać w tej tematyce. I to jest też bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Jeszcze zapomniałem o systemie tych, jak to się nazywa, tych kwiatuszków. Zostań kwiatkiem. O matko, nie. Co? Fioletowa księga, czy coś tam. Księga wiedzy. Księga wiedzy, że co? Taka, bo to nie wszyscy wiedzą, to jest taka sekta, która chyba dobrze funkcjonuje, tylko że to jest takie, ktoś cię musi przyprowadzić tam. To nie jest tak, że ty sobie samemu znajdziesz. To jest następna narracja i tak dalej. Dobra, tym bardzo fajnym akcentem. Ja tam byłam raz na spotkaniu. I nie chciałaś zostać kwiatkiem, no. Nie chciałam zostać kwiatkiem, tylko płatkiem. Płatkiem. No to ja pierdzielę takie, jeszcze mi kazali coś przepisywać, nie będę tego robić przecież. No jak dla debili. Jak nie. Się godzisz na dzień dobry zostać debilem, to potem też będziesz debilem, nie? Dobrze ustawić kogoś na początek. Kto Boże. Poszedł, to wie. I kto przepisywał, tak? To wie. No. Oczywiście, że wie. Strasznie toksyczne, bardzo wielowymiarowe teksty. Naprawdę. Nie radzę. Z podczepami dużymi, ale to już ale... nie. Zakończmy to i... Czekaj, bo jeszcze tutaj chciałam coś powiedzieć, ale już zapomniałam, o czym miałam tutaj mówić, ale chyba już jak zapomniałam, to nie powiem. No to dobrze. Czyli tak jak zacząłem, szanujmy się, tak? Szanujmy się. Jak to tak, jest. Dziękuję bardzo i do widzenia. Cześć, trzymajcie się.